Dzisiaj nieco troszeczkę przewrotnie, jesteśmy na Grand Prix, a porozmawiamy sobie o Władysławowie i czemu takie imprezy odbywają się właśnie u nas. Koło mnie Grzegorz Turski, właściciel pensjonatu Pomorzanka, który w zasadzie od 15-20 lat wspiera wędkarzy? No, od 97 roku, także to już mamy 21 lat. No to kurczaki, już naprawdę bardzo dużo. Grzegorzu, powiedz mi, no czemu Władysławowo? Czemu Władysławowo? Władysławowo zawsze słynęło z tego takiego dużego portu, bo jest to największy port w Polsce. Władysławowo jako jedyne może zrobić największą imprezę, bo na przykład tydzień temu mieliśmy imprezę na 180 osób i podejrzewam, że żaden port, czy Ustka, czy Łeba nie jest w stanie obsłużyć tylu wędkarzy jednocześnie, no bo potrzeba dużo kutrów. No myśmy mieli to 16 kutrów do tego wynajętych, no i jeszcze było dużo miejsca wolnego. No właśnie, no bo tak jak sobie sprawdzimy imprezy, które się odbywają na tym naszym terenie, to 2 tygodnie temu mieliśmy Grauwela, międzynarodową imprezę, nie wiem, 8 narodowości, coś koło tego było. Z ponad 100 wędkarzy łowiliśmy z plaży. Minęły 2 tygodnie, mamy teraz Grand Prix i znowu łowimy na plaży. Czyli ta ryba jest nie tylko dorsz z kutrów, ale również ryba jest no, w wodzie blisko brzegu. No zgadza się. Z dorszem mamy na razie jakieś od 2 lat problemy. Aczkolwiek wędkarze teraz zaczęli przyjeżdżać i już jest dobrze. Natomiast Belona, no bo Zatoka Pucka słynie z Belony, była beloniada. Dzisiaj na przykład mi wędkarz zameldował, że złowił 67 belon i to wszedł tylko do kolan i na wysokości rozewia. Także tam mówi, aż się gotowało. Także Belona nam przyciąga wędkarzy, no surf casting, wiadomo, flonderka, no i łowi się tego dużo. No, tak jak wspomniałeś, 2 tygodnie temu na Grauwelu było ponad 1400 ryb. No właśnie, ale zeszłoroczny Grauwel to przebił chyba wszystko, co można było zrobić, bo ile tam było ryb? Tam było ponad, w jeden dzień było 1370, a drugi dzień było więcej, także wiem, że żeśmy te ryby przekazywali na hospicjum, to byli zachwyceni, 3 miesiące mieli darmowych obiadów. Czyli ponad 3000 ryb złowionych wprost z plaży, metodą surfcastingową, czyli no po prostu na wędzisko 4-metrowe, na grunt. No ale Mistrzostwa Polski również odbywają się w gminie Władysławowo. No te z plaży, łowienie z plaży, no to Władysławowo po prostu przyciąga aż tak wędkarze? Tak, zgadza się. We Władysławie były też mistrzostwa, 25. Mistrzostwa Polski w łowieniu z kutra. No to do dzisiejszego dnia nikt nie pobił tego rekordu. Wtedy złowiono najwięcej ryb, także Władysławowo samo w sobie kreuje się na taką stolicę. Jest dużo takich argumentów niepodważalnych, na przykład największa złowiona ryba, czyli dorsz we Władysławowie, to było też w latach 90., 99 bodajże, 20 ponad 6 kilo. Największe imprezy robione na kutrach, największe imprezy robione z plaży. Beloniada, gmina Władysławowo, Puck. Także to są takie argumenty, których nikt nie jest w stanie nam odebrać. No i my musimy teraz tylko to pielęgnować. No właśnie, tutaj Klub Władek Team, którego ty też jesteś zawodnikiem, no i oczywiście ty, co roku wymyślają różne ciekawe imprezki w weekend majowy. No tak, w tym jesteśmy bardzo dobrzy. Rok temu ustanowiliśmy rekord Polski, żeśmy łowili non-stop. 10 dni, no impreza była bardzo ciężka do zorganizowania, ale udało się. Natomiast w tym roku, w 2018, żeśmy ustanowili rekord Guinnessa. Nikt na świecie jeszcze tego nie robił, my byliśmy pierwsi. Mamy nadzieję, że ktoś może kiedyś to podchwycić, będzie chciał to pobić, czego życzymy, a wiemy, że będzie to bardzo ciężko zrobić. Nas tutaj w klubie jest ponad 100 osób i mimo tego, że jest nas dużo, no to jednak musieli się zaangażować inni wędkarze z innych miast i przyjechać nas wesprzeć, no bo ułożyliśmy 1067 wędek, które stworzyły 3575 metrów. Mamy jeszcze już, żyjemy, jest taki potencjał tutaj wśród naszych klubowiczów, że musimy to wykorzystywać. Michał, sam wiesz, że jeżeli rzucimy hasło na Wigilii w grudniu, no to już wiemy, że w marcu już mamy na 90% dopięte i mamy, na razie nie będziemy mówili na głos, mamy następny rekord Guinnessa, teraz on jest tam zgłoszony.
w Anglii i czekamy na odpowiedź. Jeżeli oni to przyklepią, to będzie Władysławowo będzie miał najwięcej rekordów Guinnessa, rekordów Polski z Polski. W tym roku również nasza ekipa z Władek Team startowała na takich dużych zawodach łososiowych na Helu, no ale chłopacy mieszkali u Ciebie. No tak, jesteśmy taki okrzyknięci taką bazą, centrum wędkarstwa na lądzie. No i faktycznie obsługujemy bardzo dużo wędkarzy. Modne stało się łowienie teraz łososia z Helu, także wędkarze o godzinie 6 jedzą śniadanko, na 7.30 są już na Helu, no i startujemy. Bardzo dużo. No, jesteśmy zachwyceni tym, że po prostu to wszystko się tutaj rozwija. Mimo że Bellona, jeżeli wchodzi już do Zatoki Bellona, no to wiadomo, że łosoś wtedy ucieka. No i zawsze coś tam jedno drugim zastępujemy. Także teraz łowimy dużo flądry, no i liczymy na to, że od września zaczniemy nowe połowy dorsza. Także teraz dorsz tak przysiadł trochę we Władysławowie. Nie ma już takich rekordów, że liczy się, że brakuje palców u rąk. Ale zaczęły się pokazywać ładne sztuki. Wczoraj na przykład było 6,70, dzisiaj było 7,20 dorsz, także już chłopaki spłynęli. Jest dobrze, populacja dorsza się odradza, także bądźmy dobrej myśli i podejrzewam, że za rok Władysławowo znowu będzie numer jeden, jeżeli chodzi o połowy dorsza. Piotrze, dopiero wróciliście z rozstawiania numerków na plaży. Dzisiaj Konger jest organizatorem tej imprezy. Zgadza się, Konger Klub Poznań, współorganizatorem imprezy z Okręgiem Poznań. Dlaczego Władysławowo? Są to piękne łowiska, obfitujące flądrę, belony. Każdy jest zadowolony z połowu, także myślę, że polecamy te łowiska innym wędkarzom i na zawody także. Dwa tygodnie temu mieliśmy grauwela, też sobie wszyscy połowili, a dzisiaj łowimy na tych samych stanowiskach, co kiedyś tam, dwa tygodnie temu na grauwelu. Tak jest, na te same stanowiska. Łowiska dobre, rybne, każdy był zadowolony, więc powielamy to, co było. Dobra, na czym polegają te zawody? Łowimy z plaży metodą gruntową, łowimy w dwóch turach, dwa dni, tak? Tak jest, dwie tury, dwa dni, tury wieczorne, łowimy do godzin nocnych do 23, od 18 do 23, druga tura też. Nie, to trzeci się skończy, ale myślę, że ryby obfitują właśnie porą nocną, także będzie dobrze. Widziałem bardzo dużo sędziów. Tak, no jest to niezbędne, żeby zawody przebiegały sprawnie, bezkolizyjnie. To musi być taka obsada sędziowska w pełnym wymiarze tego, sędziowie klasy krajowej. Jest to impreza Gramki Polskiej, więc tutaj nie ma żartów. Musi być odbywać to się wszystko fair play, zgodnie z zasadami PZW, dlatego taka obsługa sędziowska. To już chyba czwarte zawody, które organizujecie z cyklu Grand Prix. Zgadza się, Okręg Poznań wraz z klubem Konger. Mamy też strategicznego sponsora Konger Warszawa, Bogdan Goszczyła. Chętnie polecam tą firmę, doskonały sprzęt. Finansuje nam te zawody w postaci sprzętu, nagród, także myślę, że zawody będą ok. Czwarty raz robimy z rzędu, wszyscy są zadowoleni, więc ciągniemy to dalej. No i nawet mistrzostwa Polski są na plażach tutaj gminy Władysławowo w tym roku. No tak. Gmina Władysławowo w ogóle szczyci się dobrymi plażami, nie tylko we Flądrze i Bellona, ale także plaża zachodnia, w kierunku tam już Rozewia, piękne Leszcze. Także warto tutaj przyjeżdżać łowić. Leszku, trzeci raz masz nominację do kadry. Jak to się robi, powiedz? Trzeba łowić, mieć dużo szczęścia. Szczęścia w losowaniu sektorów na zawodach, szczęścia w łowieniu ryb, no i skromnie troszeczkę umiejętności. Ale umiejętności to myślę, że tutaj są jakieś 30% tej całej tej, 70% to jest dobre losowanie stanowiska na zawodach. No i później wykorzystać to, swoją wiedzę, swoje stanowisko, żeby te rybki jakoś tam wyłuskać z tej wody.
Dobra, jak są liczone te punkty? Bo one nie są liczone rok do roku. Trzeba 2 lata chyba mieć dużo punktów, nie? Punkty do Grand Prix Polski liczone są to punkty sektorowe z każdych zawodów, czyli z każdego dnia punkty twoje zdobyte w sektorze danym. Tak jak na przykład w dzisiejszych zawodach w piątek zrobiłem 2 sektorową, czyli dostałem 2 punkty sektorowe. Wczoraj już było troszeczkę gorzej, zrobiłem 8 sektorową, czyli summa summarum mam 10 punktów sektorowych na tych całych zawodach. I potem to w skali całego roku jeszcze będą jedne zawody na Orzechowie Grand Prix Polski i Mistrzostwa Polski, gdzie będą 3 tury, czyli razem w skali roku jest 7 tur. I te 7 tur sumowane są, czyli to są całe punkty roczne. A do klasyfikacji Grand Prix Polski, żeby dostać się do kadry, jest brane sumowane punkty z ostatnich 2 lat, czyli teraz na przyszły rok, na 2019, będą to punkty z roku tego, 2018 i 2017. I suma tych punktów daje ci wykładnik, powiedzmy, i oczywiście czym mniej tych punktów, czyli czym wyższe miejsca sektorowe, tym lepszy wynik.